Siostry i bracia w Chrystusie, w Poznaniu, w naszym mieście jest kilka mostów. One bardzo usprawniają funkcjonowanie wszystkim mieszkańcom całego miasta. One pomagają nam przemieszczać się z jednego brzegu na drugi, do pracy, do naszych krewnych, do bliskich i odwrotnie. Nie wyobrażamy sobie życia w mieście bez mostów. I dzisiaj, kiedy celebrujemy wniebowstąpienie Pana Jezusa, to sobie uświadamiamy, że Pan Jezus po 40 dniach wstąpił do nieba i stał się najpiękniejszym, najwspanialszym mostem, który nigdy się już nie zawali, który nigdy nie zostanie zniszczony, po którym spokojnie możemy przejść do nieba. Przez wniebowstąpienie Pan Jezus połączył ziemię z niebem, niebo z ziemią. W jaki sposób Pan Jezus jest mostem teraz, gdy jest w niebie? Otóż uświadamiamy sobie, że Jezus był zawsze w niebie jako Bóg. Ale 2000 lat temu Bóg stał się człowiekiem. Przyjął ludzką naturę na ziemi. I ta ludzka natura przez 33 lata nie była w niebie. Dlatego też, gdy Jezus umarł, zmartwychwstał, to po 40 dniach od zmartwychwstania Jego ludzka natura poszła do nieba. Ta przebóstwiona, uwielbiona, zmartwychwstała natura ludzka poszła do nieba. I tam Chrystus jako człowiek zasiada po prawicy Ojca. Jego ludzka, przebóstwiona natura złączona z bóstwem zasiada po prawicy Ojca. Ma udział we władzy. Dlatego, tak jak wspomniałem we wprowadzeniu, Chrystus jest nie tylko naszym Panem i Zbawcą. Chrystus teraz jest w sposób szczególny naszym bratem w niebie. Tak jak z rodziny, jak mamy kogoś w znaczącym jakimś miejscu, to jest to wspaniała rzecz. Bo ten nasz brat teraz może o wiele więcej przy boku Ojca. Bo jako człowiek On rozumie nas dokładnie. Pismo Święte mówi, że Chrystus był do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Był podobny w tym, że przeżywamy pokusy, w tym, że przeżywamy niezrozumienie, w tym, że przeżywamy cierpienia, choroby, że przeżywamy agonię, śmierć. Wszystko Jezus przeżył, oprócz grzechu. Dlatego On, jako nasz brat w niebie, rozumie nas doskonale. I On może najwięcej. Dlatego On jest mostem najwspanialszym, jedynym, niezniszczalnym. I w drugim czytaniu z listu do Hebrajczyków mieliśmy wspaniałe słowa, które nam wyjaśniają, jaki jest cel, jakie jest zadanie naszego brata Jezusa w niebie. W jaki sposób On jest mostem. Autor listu do Hebrajczyków napisał: Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Aby wstawiać się za nami
przed obliczem Boga. Chrystus nieustannie wstawia się za nami. W naszych sprawach, w sprawie naszego zbawienia i czyni to mocą ofiary, którą złożył raz na zawsze na krzyżu. To jest ofiara skuteczna. List do Hebrajczyków wyraźnie o tym mówi, że Chrystus jeden, jedyny raz złożył ofiarę ze swojego życia i wysłużył nam zbawienie. I mocą tej ofiary Chrystus zawsze skutecznie wstawia się za nami w naszych sprawach, w sprawie naszego zbawienia, w sprawie zbawienia naszych bliźnich, naszych bliskich, krewnych. Tylko Chrystus może wstawiać się w sposób skuteczny. I zobaczmy, że my nieustannie Chrystusa traktujemy jako naszego brata i wstawiennika w niebie, bo na każdej liturgii zawsze kończą się modlitwy przez Chrystusa, Pana naszego. My zawsze modlimy się przez Chrystusa, gdyż wierzymy w Jego wstawiennictwo. Wierzymy, że On jest najpiękniejszym mostem, po którym my spokojnie możemy przejść do życia bez końca. Ale moi drodzy, ta miłość Boża jest jeszcze większa, ponieważ Jezus daje nam udział, nam ludziom, w tym właśnie wstawiennictwie, w tym, żebyśmy my, ludzie, też byli, tak jak On, mostami. I najpierw dokonuje tego Jezus w sakramencie kapłaństwa. Każdy papież jest nazywany pontifex. Pontifex po polsku znaczy most. Każdy papież jest spośród wszystkich wiernych Kościoła tym, który najmocniej łączy niebo z ziemią i ziemię z niebem. Ale też każdy kapłan wyświęcony jest mostem. Wczoraj byłem na święceniach kapłańskich naszego diakona, księdza Jana, i pomyślałem sobie właśnie o tym dzisiejszym słowie, które tutaj skieruję, na zasadzie właśnie tego obrazu, że każdy kapłan to jest most, to jest ten, który łączy sprawy ziemskie ze sprawami boskimi, że pomaga niezmiernie kapłan tym, do których zostaje posłany, że naprawdę przez sakrament święceń ma ogromną moc. Trzeba sobie ciągle to uświadamiać. To jest wielka tajemnica dla mnie i niezwykła też radość, że mogę służyć Panu Bogu, że mogę być mostem dla innych, bo gdy sprawuję sakramenty święte, to sprowadzam niebo na ziemię. Zobaczmy, że kapłan, gdy mówi: ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, no to sprowadza niebo na ziemię. Kiedy mówi: to jest ciało moje, to jest krew moja, sprowadza niebo na ziemię. Jest mostem. Kiedy błogosławi, błogosławieństwo to nie są tylko puste słowa. Ja Cię błogosławię, ja Ci dobrze życzę. Błogosławieństwo to jest rzeczywistość. I ja, kiedy błogosławię, to znaczy sprowadzam działanie Pana Boga w Twoje serce. Jeśli Ty przyjmujesz to z wiarą, to Bóg zaczyna działać. Bóg Cię prowadzi. Jeśli zamkniesz swoje serce, to błogosławieństwo nie działa. Ale masz możliwość przejść po moście, jakim jest kapłan, przyjąć jego błogosławieństwo, prosić o jego błogosławieństwo na chorobę, na czas operacji, na trudne sytuacje. Ale czy tego chcę? Czy proszę kapłanów o błogosławieństwo? Kapłan też, gdy się modli, jest niezwykłym mostem, bo sprowadza łaski niebieskie i też zanosi to, co ziemskie, do nieba. Tak jak po moście, przechodzi się w jedną i w drugą stronę. Kapłan jest właśnie tym. Ale moi drodzy, jeszcze coś więcej.
my jesteśmy mostem. My musimy sobie uświadomić, że każdy od Chrztu Świętego ma kapłaństwo nie sakramentalne, tak jak mówiący do was, nie sakrament święceń, ale ja mam od chrztu kapłaństwo powszechne. Ja jestem kapłanem. Ja też mogę modlić się, mogę składać ofiary ze swojego życia, z mojej pracy, z moich trudów, z moich cierpień i zanosić to do Boga. I też mogę sprowadzać dla innych wiele potrzebnych łask przez moją modlitwę. Ja jestem mostem. Tylko czy ja chcę być tym mostem? Miałem kiedyś taką sytuację w życiu, którą nie zapomnę do mojej śmierci. Zostałem wezwany do starszej, chorej osoby, abym udzielił sakramentów świętych. I rzeczywiście potrzeba było spowiedzi świętej, bo kilkadziesiąt lat już ta osoba nie była. Ostatni raz na swoim ślubie spowiadała się długo, otrzymała rozgrzeszenie, sakrament komunii świętej, sakrament namaszczenia chorych, ale zaintrygowało mnie, jak ona się przełamała. Bo zwykle jest tak, że jak drzewo przechyla się w jedną stronę, to pada na tą stronę. Trudno jest, żeby to drzewo, które przechyla się ku złu, od razu się na drugą stronę przewróciło. I mówię do bliskich, a była tam wnuczka i dwie prawnuczki, jak to się stało, że babcia się wyspowiadała? A ta wnuczka mówi, bo proszę księdza, my od kilku miesięcy z moimi dziećmi modliłyśmy się o spowiedź dla naszej babci. I Pan Bóg nas wysłuchał. I się bardzo cieszymy. Właśnie te osoby poprzez modlitwę stały się mostem. Wstawiały się. Żyły modlitwą wstawienniczą. I o to chodzi w naszym życiu, żebyśmy my również stawali się mostami. Bo czasami jest tak, że widzimy kogoś chorego, sąsiada, sąsiadkę i my w ogóle jakbyśmy przechodzili koło słupa. Nie interesuje nas zbawienie. Zapominamy o tym, że ja mam taką moc od Chrztu Świętego, że mogę wstawiać się nie tylko za siebie, o swoje sprawy się modlić, ale modlić się za innych. I naprawdę Pan Bóg może wszystko, ponieważ w niebie mamy naszego brata, Jezusa Chrystusa, który mocą swej ofiary krzyżowej zawsze skutecznie wstawia się za nami. Dlatego i my wstawiajmy się za naszymi bliźnimi. Chrystus jest mostem, kapłan jest mostem, i my jesteśmy mostem, poprzez który my sami i inni docierają do nieba.